nie zatrzymuje się, jeśli chodzi o zdobywanie goli dla rekordu. Daniel Świderski, forma top. No, by tak było do końca sezonu. Bardzo cieszę te bramki. Tak jak powtarzam cały czas, super, że to są bramki, które dają 3 punkty. No, to jest najważniejsze. No bo ostatnio kończyło się na ogół na remisach, prawda? Przełamana wreszcie ta remisowa niemoc. No, dokładnie. 3 chyba bodajże remisy z rzędu. No, potrzebowaliśmy mega tego zwycięstwa. Było nam bardzo potrzebne. Myślę, że nie zatrzymamy się już do końca sezonu i sobie tego życzę i całemu zespołowi. Zdań kilka, Daniel, o pierwszych minutach tego spotkania, które rozpoczęło się w takich niecodziennych warunkach atmosferycznych. No, na pewno. Ciężkie warunki, ulewa spadła, ale drużyna Górnika miała takie same warunki jak my. Na szczęście to my strzeliliśmy 2 bramki więcej w pierwszej połowie. Aczkolwiek fajna taka pogoda, tylko szkoda, że troszeczkę było za bardzo mokro, ale deszczowo to fajnie. Murawa nieco ucierpiała na tym. No na pewno, no na pewno. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie do meczu z Pulkowicami dojdzie do siebie. W twojej opinii Zabrzanie zaskoczyli was trochę swoją w sumie dość pasywną postawą przez większą część tego spotkania? Nie. Spodziewaliśmy się, że będziemy w obronie wysokiej, że będziemy w obronie niskiej. Myślę, że niczym nas nie zaskoczyli. Wynik mówi sam za siebie, tak? Także bardzo ważne zwycięstwo. Zatem życzę kontynuowania tej pasy. Dziękuję bardzo. Nadal Bieszczanie. Wyroba. Wrona. Mocno bita piłka. Widowiskowa. O, coś dla fotoreporterów. Interwencja Soberki. Wojciechowski. Stąd przejęcie piłki przez Górników. Ale nadal nie mogą swobodnie odetchnąć. Zabrzanie bowiem w polu karnym. Michał Śliwka wprost w Soberkę. Zbyt krótkie wybicie piłki przez Pawlaka. I już jesteśmy w 16 Górników. Śliwka. Ofiarnie zablokowane to uderzenie przez Surowca. Zapraszam Państwa na niespełna kwadrans przerwy. Z 22 Włodarczyk Rogula, z numerem 23, 24 Kolanko i z 27 Derkacz. W ekipie rekordów, w bramce z numerem 1 Żertka, 6 Nowak, 7 Waluś, 10 Wojciechowski, 11 Świderski, z 19 Kasprzak, 20 Śliwka. Tymczasem już pole karne rywali. Waluś do granie i Michał Śliwka w 46 minucie. No nie wiem, to była 16, może 17 sekunda tej odsłony. Bielszczanie na 3-0. Po dograniu Filipa Walusia Michał Śliwka zdobywa chyba swojego pierwszego gola na trzecioligowym poziomie. I Tomasz Nowak. Dogranie czy bezpośrednie uderzenie? Dogranie jednak w kierunku karety. Nabiega Kasprzak. Uderzenie z lewej nogi. Kolanko, który lewą stronę boiska z pierwszej części spotkania zamienił na prawą flankę. Rogula. Minięty kareta. Uderzenie i doskonałe zachowanie w bramce. Przypilnował bliższego słupka bramki Krzysztof Żertka. Tymczasem korner dla Bielszczan, długie zagranie Nowaka, uderzenie piorunujące, wyniesione niemal żywcem z pobliskiej hali. Nowak z rzutu wolnego w kierunku wrony. Jeśli dobrze dostrzegam, tak jak Michał Śliwka wpisał się na listę strzelców, tak i dziś czyni to Krystian Wrona. W tych trudnych warunkach, wodnych warunkach, czułeś się, Michał, takie przynajmniej wrażenie odnieśliśmy na początku spotkania, że niczym ryba w wodzie. No tak, na pewno cieszę się, że dobrze mogłem wejść w mecz i mogłem pomóc drużynie. Cóż dopiero powiedzieć o wejściu w drugą odsłonę, tam była może 16, może 18, najdalej 20 sekunda i już gol. No cieszę się, że udało mi się strzelić moją pierwszą bramkę i że był to akurat na 3-0 i że pomogłem drużynie. A czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zdobyć gola równie szybko? Nie, wydaje mi się, że to była moja pierwsza tak szybka strzelona bramka. Generalnie, jakbyś ocenił zawody drużynowo, od strony drużynowej, zawody i rywalizację z rezerwami Górnika Zabrze? No, wydaje mi się, że wróciliśmy na właściwy tor, zagraliśmy bardzo dobry mecz, graliśmy razem przede wszystkim, no tylko szkoda tej jednej straconej bramki. No, ale to suma summarum chyba nic wielkiego się nie stało, najważniejsze 3 punkty i znów utrzymany kontakt z liderem. Tak, liczymy, że wszystkie mecze już do końca tak będą wyglądać.